Witam! Z tej strony Nero, a to jest kolejny naszej serii Zagrajmy w Shadow the Hedgehog. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zaczynamy Dark Story. Dokładnie tak. Oh boy, czas być ostatecznym złolem, przysięgam. Ta historia, już spoilerując fabularnie tutaj, to jest szaleństwo czyste, ale zaczynajmy, moi drodzy, od klasycznie już Westopolis. Jesus Christ. Po raz czwarty. No dobra, tak więc tak, moi drodzy, lecimy sobie ładnie, pięknie, żeby kurde inaczej, once again. Okej. Więc tak, znowu będziemy aktualnie ciukać żołnierzy Gun, dokładnie tak. O, właśnie mówiąc, o! Upsi daisy. Dobra, mamy brońkę. No Eldo! What's up, bitch? Pik! Powiedziałem pik! Zrobił unik, jebany! Dobra, lecimy. Nie! Pik, dobra. Szmarat chaosu, let's fucking go. W ogóle co, moi drodzy, miałem wam aktualnie mówić? Tak, tak, wiem. Panie Doom, panie szatanie, pracuję dla ciebie. No, co ja miałem wam, moi drodzy, aktualnie mówić? O, dobra. Na którym strumyku, mówiąc o strumykach, wiem, że nie ma strumyków. Mam bardzo, a raczej nie mam dosłownie, kompletnie ochoty na robienie streamu w tej chwili, za co was aktualnie bardzo przepraszam. Ale tak to aktualnie, come on, tak to aktualnie w tej chwili wygląda. No, więc... No przepraszam was z góry, ale no, mam lenia, jeśli chodzi o streamy w tej chwili. Co to ja miałem mówić? Tak, na którymś ze streamów mówiłem wam, chwaliłem się, że aktualnie ze swoją mamą oglądam totalną porażkę. I niedawno ją skończyliśmy, całą tą porażkę obejrzeliśmy. Byliśmy ostatnio wariacki wyścig. I kurde, oglądało mi się naprawdę świetnie z moją mamą totalną porażkę, przysięgam. Podobała jej się? Co do zasady, opinie ma bardzo podobne do mnie, czyli najbardziej podobały się jej sezony 1-3 i wariacki wyścig. Chyba jedyne, z czym się różnimy, tylko tym, że ja uważam Plejadę Gwiazd za największy syf, a moja mama uważa Zemstę Wyspy za największy syf. Poza tym chyba mamy identyczną opinię, więc prosto, nie powiem. Dokładnie tak. Ale bardzo ciekawie się to aktualnie oglądało. Nie spodziewałem się naprawdę, że jej się spodoba, co zostaje totalna porażka. Więc no... Zawsze uważałem swoją mamę za osobę, która nie lubi raczej żartów w stylu, nie wiem, pierdzenie, żyganie i tak dalej. Tymczasem jej najulubieńszą postacią jest Owen, która słynie głównie z pierdzenia i ogólnie z bycia obrzydliwą, więc... nice. Nie powiem, nice. Nie, okej. Okay. Jak się postanowiłem z wami aktualnie pochwalić tą nowiną, przysięgam. Jeszcze mówiąc z kolei o nowinach związanych z oglądaniem czegoś, oh boy. Prawie bym zleciał, ty. Aktualnie wczoraj, dzisiaj to jak to nagrywam jest niedziela, nie wiem kiedy to jeszcze wrzucę, nie wiem, wtorek pewnie, coś ten deseń. Dokładnie tak, byłem w kinie na nowej części Bad Boys 4, Ride or Die, dobrze pamiętam, jak się nazywa. Boże święty, jaki cudowny film. Ja chyba nigdy w życiu jeszcze nie oglądałem takiego filmu, który ma tak dobre sceny akcji, że ja po prostu dostałem takiej dawki adrenaliny w tym kinie, że ja po prostu chyba nigdy takiej dawki adrenaliny w życiu jeszcze nie dostałem. Naprawdę świetne sceny akcji, świetna fabuła, po prostu jak oni tam walczyli, że tak powiem, z głównymi złolami, to ja tak dawno nie chciałem, żeby ktoś umarł po prostu, jak złole w tej części aktualnie, przysięgam. Komediowo również bardzo, bardzo fajny aktualnie film. Dokładnie tak. O, jednak się ten przeciwnik liczy do zabójstw, tylko po prostu jest o jeden więcej z ganowców. No właśnie, bo tutaj zabiłem jednego, a tam jeszcze jest właśnie ten żołnierz, tu se stoi, ma wygwizdane. Okej, ciekawie. Więc tak to tutaj działa jednak. No, naprawdę świetny film, polecam wszystkim naprawdę pójść. Cud, miód, orzeszki, co tu więcej powiedzieć. Moja najulubieńsza w tej chwili część Bad Boysów przebiła dwójkę, która dla mnie była najlepsza. Ranga A for a win.
więc ładnie, pięknie ganowcy rozwaleni. Dokładnie, dokładnie tak. A i jeszcze jedna z rewelacji, moi drodzy. Oficjalnie kupiłem sobie nowy monitor i nowy komputer. Dokładnie, dokładnie tak. Monitor już przyszedł i właśnie w tej chwili, nagrywając ten LP, właśnie patrzę na ten monitor. Komputer powinien przyjść w tym tygodniu, co teraz będzie. Wydałem za monitor około 1000 zł, bo sobie chciałem z Nvidia G-Synciem i innymi tego typu bajerami. On ma chyba 240 Hz, więc porypany na Gonalai, i kompa kupiłem za 10,5 kafla. Nigdy w życiu jeszcze nie kupiłem sprzętu za tyle hajsów, ale stwierdziłem, że ja chcę, żeby ten sprzęt odpalał mi wszystko i nic, niemalże. No i żeby naprawdę długo mi służył, więc tak, wydałem mnóstwo hajsów i że tak powiem, będzie jazda. Obawiam się, że przez jakiś czas może być mniej filmów, ponieważ będę wszystko ogarniał. OBS-a będę musiał ogarnąć, Sony Vegasa będę musiał ogarnąć i ogólnie działanie całego komputera, przekopiowania wszystkiego i niczego i tak dalej, i tak dalej. Napiszcie aktualnie w komentarzach, czy chcecie jakiś filmik z tego, jak wam, nie wiem, żeby pokazać wam, jak ten komputer wygląda, monitor i tak dalej. Taki krótki, niezobowiązujący filmik. Mogę jak najbardziej takowy dowieść, ale uprzedzam, że po prostu może być w tej chwili nieco bardziej cienko z filmami, minimum przez tydzień, góra dwa. W zależności jak szybko mi się to uda wszystko ogarnąć. Jako że też pracuję, no to też nie będę miał tak w 100% czasu, żeby siedzieć nad tym kompem, więc dlatego góra dwa tygodnie, ale później powinno wszystko uspokoić. Ewentualnie będę wam update'ował sytuację poprzez kartę społeczność, dokładnie tak. Okej, dobra, to może wróćmy może do uważania nieco na cutscence, choć to jest ta cutscenka, którą już żeśmy widzieli. Dokładnie, dokładnie tak. Okej, dobra. W ogóle zapomniałem o tym wcześniej powiedzieć, przy okazji semi-dark. Co on to jest, jako jakaś forma duchowa, de facto? Like, nani? On tak umie? Kuźwa, uwierz w ducha, no przysięgam. No dobra, Digital Circuit, uhu. Once again. To lecimy, no. W sumie ten odcinek będzie niemalże kropka w kropkę z odcinkiem, w którym zaczynałem Semi Dark. Poza tym, że ostatni poziom, jaki dzisiaj ogramy, ogram na ścieżkę Dark, tak? A nie na Neutral, więc jedyna taka różnica. Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, dawaj broń, pajacu. Dziękuję bardzo. No dobra. Zostaje jeden plus, że tutaj po prostu trzeba dojść do końca poziomu. W wielkim skrócie naprawdę. Nie trzeba nikogo ubijać, ale poproszę broń aktualne. Okej. Okay. Dobra, nice. Więc dokładnie, dokładnie tak, moi drodzy. Ale tak, tak właśnie wspominałem, nagrałem to w niedzielę, czyli jej, dzisiaj są urodziny Sonika. O, chyba wpadnę w laser. No, dzięki już. Czy coś powstrzymała, że tak powiem. Odłożyła tą sytuację w czasie, przysięgam. Dobra, dawaj. Panie światło. Tak. Ładnie tak. Sonic jest stary jak... No nie wiem, no jest stary. Po prostu, co tu więcej mówić. Zwłaszcza jak na taki wiek, jak na serię gier komputerowych, no to wiecie. Nie, okej. Okay. A z kolei Shadow ma 23 lata, tak mówiąc w ogóle, więc... Tak. Wszystkiego najlepszego, Shadow. Może nie dosłownie ten dzień, kropka w kropkę, no ale chodzi o sam fakt, że to ten rok. Ach, goddammit. W sumie Egi też ma urodziny dzisiaj, aktualnie stricte w ten dzień. No to w sumie fakt, to się często o tym zapomina. Ale Egi też, jak najbardziej. Hashtag pamiętajmy o Egim, czy coś. Okej. Okay. Homing attack for a win. Nie. Znowu, kobieto, będziesz mi tutaj
poprawić po prostu jakieś morale. Ja bym nie przeszedł, gdyby nie oni. Przysięgam. Ach. Okej, dobra, it's more like it. Dobra, spadamy w dół. Okej. Przebijamy się przez ścianę. Gardiemy, tak mnie powstrzymacie. Fuck. Stupid walls, dosłownie, no. Okej, wow, już light speed dasha wykonałem. Okej. Okay. Dobra. Come on. Okej. Pyk. I pyk. Jary Kirmi z tymi kurde klocami. O, dobra. Tu się przydadzą aktualne. Najsik. Nice. One up for a win. Bo czemu by kurde nie? Fuck. Gim pajacu. Tak, jeszcze pominąłem przez to, no. Okej. Okay. Nice. Ja jestem niemalże pewien, że dosłownie te iblisowskie... Co mam tu zrobić? Aha, dobra, tutaj. O, te iblisowskie aktualnie robale, które były w O6, literalnie na 100% brały garściami z tych tutaj robali. Że tak powiem, Black Doomowskich. Jak Boga kocham. God damn it. W sumie, jak sobie tak człowiek pomyśli, to i w Shadole były takie stwory. I w O6, i w Unleashed, przecież w Unleashed w Arid Sands w nocnym poziomie aktualnie były tego typu pajace. Coś od czasów ODH bardzo polubili tego typu aktualnie, tego typu przeciwników. Więc ciekawie, jak se teraz pomyślałem, że w sumie rzeczywiście ciekawie się zadziało aktualnie. A, nice. Oh fuck! Dobra. Mogłem dążyć do homing ataku, ale bałem się, że aktualnie Shadow się nie załapie na ten homing atak i spadnie. I się bałem po prostu. Shut the fuck up. Żadni moi alianci. Nie, oni nie są po mojej stronie. Po twojej może. Ale nie jesteśmy po tej samej stronie barykady, Pindo. Nie. Chodź tutaj, Black Doom. Dobra. Ja musimy sobie iść. Okej. Dobra, wylądowane perfekcyjnie czy coś. Okej. Te pamięć, używam jakiejś kontroli chaosu. Przysięgam. Pyk. Kurde, ta gra literalnie za każdy checkpoint daje nam one-upka. Like, what the fuck is going on? Och. Okej. Okay. Poczekam, jak ta platforma może przyjdzie, bo ja wolę, że tak powiem, nie zginąć, okej? Okay? Mam dużo one-upków do stracenia, ale bez przesady z kolei. Mówiąc właśnie. Och. Dobra. Come on. No czy wy możecie? O, straciłem broń. Fuck. No to w sumie kiepsko, bo ja potrzebuję sporo amunicji na rozwalenie tego syfu. Dobra, to nim ja tam pójdę. Naprawdę. Dawaj mnie to. Bo wybijam ich, nim pójdę tam na górę. Dobra, nice. Troszeczkę mam. Okej. Okay. Teraz łatwo tutaj wbiłem. Spokojem light speed dash tutaj zadziałał. Dzięki czemu mogłem ze spokojem aktualnie się tutaj do... stać, okej. Okay. Ale gra za Chiny nie chce, żebym poszedł jeszcze wyżej. Okej. Okay. Tak lepiej. Tere. Dobry motyw. Jak to już mówiłem zresztą. I no wcześniej, jak żeśmy przechodzili właśnie semi-dark.
Dobra, powybijam was, żebyście mi nie przeszkadzali. Dobra, was nie muszę. A jednak, dobra, już na mnie spojrzał, głupi pajac. Dobra, no to lecimy z tym syfem. Okej, okay, ezy. Nice. Poszło zwinniej, płynniej niż ostatnio. Whatever happens to the humans is no concern of mine. Tak. Wygwizdane na ludzi. Kogo oni w ogóle interesują? Ludzkość się. Okej. Okay. Ranga foreign 7 minut. God damn it. Okej. Okay. Tymczasem w Białym Domu ponownie. Ponownie kolejna cutscenka, którą żeśmy już widzieli. Czekam, to jest kiepskie. Jak pojawią się cutscenki, które żeśmy już widzieli, to poza tym, że widzę znowu ładne zielone krzesełko w tej cutscence, to ja nie mogę nic nowego powiedzieć. To jest bolesne, bo wtedy zapada taka niezręczna cisza. Nie wiem, co powiedzieć, skoro widzieliśmy tą cutscenkę i już widzimy ją po raz piąty, nie? No bo chyba we wszystkich historiach występowała. Chyba? I guess so? Piąty? Co ja gadam? Czwarty. I to zdjęcie dół. This planet was once saved from tyranny and annihilation by you two heroes. Yay. Mankind must protect this piece. Kanonicznie niemożliwe zdjęcie. Ale tak, ładne zdjęcie. We must stand united to defend our world against these invaders. Nie wiem, pewnie ktoś zrobił Shadowowi zdjęcie jakimś cudem, jak nie wiem, jak tam że tak powiem, chciał rozpierniczyć wszystko na swojej drodze w momencie, kiedy popierniczał przez San Francisco i ktoś później, nie wiem, wkleił Shadowa, gdzie zrobili zdjęcie Sonicowi, a no, nie wiem, jak inaczej to wytłumaczyć, no, jedyne słuszne i logiczne wytłumaczenie, naprawdę. Isn't that Dr. Eggman? Yes? Maybe he can tell me about those black creatures. Kto wie, kto wie? Nie okej. Okay. Więc lecimy za jajkiem. Dokładnie tak. Więc mamy Cryptic Castle i tym razem będziemy robić misję dla Eggiego, czyli podpalać świece. Uhu. Nice. Dobra. Zapalamy bramę. Siema, Amy. Nie. Ach tak, ta muzyka, przysięgam. Po prostu uwielbiam motyw tego poziomu, naprawdę. Strasznie mi się podoba to, jak dark jest, okej? Okay? Przysięgam. Edgy as fuck. Okej. Okay. Jeszcze jak? Dobra, gościu. Dobra, nieważne. Bierzemy sobie to. Napalamy sobie to i idziemy w górę. No Eldo. Dobrze. Doktorku. Okej, okay, to sobie zapalamy w takim razie. Dobra. Cicho bądź. Spokojnie. Wezmę tylko broń z robotów twoich, które przed chwilą rozwaliłem. Tak. Oopsie daisy, same się rozwaliły. Tak, mamy 5 tych płomyczków do zapalenia, że tak powiem. Tak też zrobiłem. Okej, okay. A pierścienie, super. Nie tego aktualnie potrzebowałem. Dobra. Tu jest Amy. Wypad. O nie! No tu nic nie ma, dobra. Well. To kiepsko. Tak? Gdzie? Aha, Jezus, tak, dobra. Jezu, dobrze Eggie, że mi o tym powiedziałeś, bo... Boże święty. Czemu Amy? Błagam cię, Amy. Wypad. Dobra. Przemyśl teraz do góry. O właśnie, jest, Jezu.
Dobra robota Egi, gdyby nie ty, byłoby kiepsko. Dobra, nice. Nie najlepiej. O, dobra. Czas na przejażdżkę. Shall we? Dobra, lecim. Tak też robię. O boy. Ach, te szalone loty, przysięgam. Bo nie będę przelatywał przez okno, bo to i tak się nie uda z tym sterowaniem. Okej, okay, dziękuję, to se postrzeliło się. Kurde, nie trafiło z początku, for some reason. Dobra. Nie ma sensu tego postrzeliwać, chyba po prostu przelecimy sobie na spokojnie. Okej. Okay. No gościu. Dobra, w sumie by wypadało, nie powiem. Dobra. Okej, okay, nice. Rozwalamy bramę. Ponownie przechodzimy przez ten syf. Dobra. Tu będziemy musieli iść chyba na górę? Tak. Okej, okay, to nie zadziałało jak chciałem. O tym już nie wspominając. Okej, okay, super. Patrz, to dobra, znaczy za daleko mi to nie wróciło. Jak to się szło? Tak? Po prostu i... Nie? Okej, okay, fajnie, super, cieszę się. Bo już w sumie nie pamiętam, ja tam mam iść, czy nie mam iść? Egi niby twierdzi, że mam tam spróbować iść. Tylko mówię... Jak tu się człowiek dostaje? Dobra. Aruno. Weźmiemy sobie brońki. Ekponów. Okej, okay, dobra, tu są te pajace. A nie, tam chyba nic nie było. A nie, jest! Tutaj trzeba sobie teraz iść. O, jest. No to nie wiem. Może jakoś trzeba było się tam dostać, I guess. Ale to już nieważne, ponieważ dostaliśmy się... Nie ten przycisk. Przyciski mi się mylą. Okej, okay, dobra. Ta kamera dół. No, wcisnąłem przecież jeden przycisk, gra miała wygwizdania. Nie, to nie trzeba iść. O, w sumie przy okazji wam wytłumaczę. Aktualnie, jak wycisnę na chociażby właśnie menu, macie takie dwa kluczyki. W grze można zdobyć takie klucze i są takie bramy. O, właśnie otworzyłem dwa zamki. I tutaj coś właśnie jest, tylko ja nie wiem co. W sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Wiem, że coś aktualnie za tymi drzwiami jest. Możecie napisać co, bo ja serio naprawdę nie wiem, szczerze. To jest jedna z tych rzeczy, na których aktualnie się kompletnie, na którymi w ogóle się nie zastanawiałem, jeśli chodzi o The Edge. Wiem tylko, że coś takiego występuje i kluczyki coś takie otwierają. W sumie to się i tak przyda. A, bo tutaj przecież będzie do zapalenia. O właśnie. Tak. Tak się składa, że tak. Oopsie daisy. Dobra. Przechodzimy przez to. Okej. Dobra. Teraz mamy tutaj z tymi czołosami. Pyk, dobra. Jej, zaatakowałem go szpanego, nie. Jednoczołoski, nie, przepraszam. Przepraszam. Ups. Dobra. Okej. Okay. Ach. Nie tak to miało wyglądać. A. Naprawdę spadłem? Wow. Świetna rzecz. Okej. Okay. Jestem teraz w tym segmencie. Czy ja pominąłem gdzieś?
Jeden z płomyczków. Okej. Czyli coś musiałem pominąć tu? Przy okazji, dzięki temu możecie zobaczyć w tej chwili, że aktualnie checkpointy działają w taki sposób, że również służą jako teleporty. To jest coś, o czym właśnie wam mówiłem, że powiem wam w odpowiednim momencie i to jest ten odpowiedni moment. Chyba wiem, gdzie ewentualnie mogłem coś pominąć, ale pewien nie jestem, mianowicie... Tutaj macie możliwości, żeby się dostać. I wydaje mi się... Tak, dobra. Że to pominąłem, dobra. Trzeba pozapalać teraz te płomyczki. Właśnie nie byłem pewien, czy mam skręcać w którą z tych stron, czy też nie. Stwierdziłem, że nie, a się okazuje, że jednak tak. Dobra. Lightspeed dash. Ach, dobra. Rozwalony. Jakie bodyguardy w ogóle. Tego dużego, nie wiem, ptaszła, kurde. Dobra. Patrzcie, jak ten zamek demonicznie wygląda. Like, what the fuck is going on? Przysięgam. Ta gra. Za każdym razem, jak widzę tego typu demoniczne rzeczy w tej grze, zastanawiam się, jakim cudem ta gra powstała. Naprawdę. To są te momenty. Tak, jesteśmy. Dobra, okej. Okay. Ładnie, pięknie. Poproszę aktualnie to. Girary Hill Pajacu. Tak. Nice. Moi drodzy, udało się. Już się bałem, że zgubiłem to gdzieś w jakiejś połowie poziomu. Ale mówię, to nawet dobrze. Pokazywałem przy okazji, jak działa ten teleporter. Choć obawiam się, że będę musiał... Znaczy no, checkpointy jako teleporter. Choć obawiam się, że będę musiał tego używać jeszcze ranga B. Dokładnie tak w historii Dark i Hero. O boj. Zaufajcie mi, to może się przydać. Naprawdę może się niestety przydać jeszcze. Okej. Okay. Oho. Nani, przecież wykonałem misję dla ciebie, pajacu jeden. No. Co za pajac? Wow. No one gets in my way. Those who do will be destroyed. So stand clear or I will crush you. Wow. Just as I will those black creatures. Więc tak, ponownie mamy tą walkę aktualnie, tak samo jak przeszliśmy ten poziom na neutral. Dokładnie tak, tylko w tym przypadku... A nie, jest Amy! Jest tutaj Amy, żeby było śmieszniej. Dobra, kurde, lecimy z pajacem. Let's fucking go. Za pajac, kurde. Ja dla niego wykonałem, kurde, misję, a ten, kurde, jeszcze tutaj mi się rzuca, kurde. Jeszcze mi się stawia. Get out of here. Dobra. Co, just leave them, kurde, Amy. Walczyłem przeciwko Eggmanowi, ona... Zostaw te Eggpony. Pogięło cię. Oh boy. Nie wiem, Amy zapomniała, że Eggpony są posłużne Eggmanowi, czy co? Sorry, doctor, but that chaos emerald is mine. Okej, okay, nice. Kolejny szmaragd jest nasz. Eggman dostał nauczkę swojego życia. I ranga for Ewen. No co za niewdzięczny but, no. No można i tak. Fabuła w Shadole, przysięgam. Mamy nową cutscenkę, finally. Mr. President, there's an emergency. Okay. What now? It seems as if our ground forces have been able to contain the Black Arms. Okay. But apparently enemy reinforcements have arrived and Central City Oho. Is being invaded. How can this be? Oh boy. No to grubo się dzieje. To zresztą dzięki nam, jakby nie patrzeć. Central City, nasz następny poziom. Oh boy. Shadow.
Co jest? Okej. Mhm. Po części ma rację. Ponownie, po części ma rację. Oh boy. Shadow jako nie, jakiś generał, kurde, wojsk po prostu, o co chodzi. O mój Boże, Central City, o Jezus Maria, dobra, to w następnym odcinku. W następnym odcinku będzie cierpienie, nie lubię tego poziomu, znaczy się, jego... Ja zawsze mam problem z nim pod względem, powiedzmy, tego gdzie, co, jak, po co i dlaczego, może powiem w taki sposób. Co do zasady, on jest bardzo otwarty na poziomie, ale dobra, wiecie co, nie będę wam aktualnie w tej chwili spoilerował. O tym będzie mówić na samym odcinku, jak ten Central City będziemy aktualnie ogrywać. Tak więc tak, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tegoż odcinka. Mam nadzieję, że on się wam podobał. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku zaczęliśmy Dark Story. No i cóż, jesteśmy na dobrej drodze, żeby Shadow stał się ostatecznym bucem i, że tak powiem, najprawdziwszym synem szatana, czy coś. Tak więc dzięki za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia na samym odcinku. See ya!